Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Faral i witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Tak, tak, wiem, dawno odcinka nie było, ale już powracamy z tą serią. Mamy chyba drugi odcinek z trzeciego epizodu. Skończyliśmy na tym, że nie mogłem odczepić jednego wagonu od drugiego, dlatego później poszedłem do szafki, wziąłem klucz, podważyłem go. No i ten cysek, który szczepiał wagony, po prostu wyskoczył, no i teraz wskakuje z powrotem na pakę, żeby przejść dalej. Dobra, sprawdźmy, co się będzie działo. O, jakiś gościu, ty. Ale brudas. Kim jesteś? Zauważył, że nie odpowiedziałeś na pytanie. Aha. Charles, if you fancy. Lee. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Ain't folk will do that. No faktycznie, gość jest troszeczkę upierdzielony. No i co? Gitarę ma, chłopak z gitarą. Chuck Norris. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. O. Na litość ich bierze. Benowi się głupio chyba zrobiło, co? Że cukierki wpierdziela od nieznajomego. Co kombinujesz? You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. Co to? Aha, młody żyga krwią, ta? Ty, on się zbugował, nie widać młodego. Trzyma coś, a nic nie ma, patrzcie! Ja tam się wsadzę, ej, co jest? Gra się zbugowała, nie ma Kennego, zobacz! O nie, czyli już zginął Kenny? Czy o co chodzi? O, teraz mnie trzyma. Ale beka, no nie mam pytań, co tu się stało? Niech jakąś łatkę wprowadzą, żeby to się naprawiło. And nothing else matter. Można zagrać na gitarze? A ta tak siedzi. O co chodzi? Aha, dobra, ja mam grać, a ja myślałem, że będziemy grać na gitarze dalej. No. Jest już, patrz, powrócił. A nie było go przed chwilą. Hehe, teraz młodego już trzyma na rękach. To nieźle. No, co zrobić? Nic nie zrobisz, Clementine. On już prawie zombiaczek. Nie ignorujmy go. Tego. That is the plan. No dobra, dobra. Sorry. Sorry. Get on, Cat. Cat. Be up front. Kit Cat. I don't hear any nonsense until we get where we're going. No jestem ciekaw, co tu będzie. Czy tylko ten sam jest tutaj? Tak jakoś mi się w coś to nie chce wierzyć, że on sam jest. I że my sobie tak odjedziemy łatwo.
Dobra, ciągaj wajchę. Co, poszło, nie? Normalnie. Halo? Coś pipczy, nie? I co, tak będą wolno jechali? Mieli tak zapierdzielać 90 na godzinę, a tutaj widzę, że... A nie, ruszyło dopiero, dobra. No i super, wczytywanko. Kapitan Hack idzie. Nie dogonia! Kuka, nie? Młody kuka na nas. Woody. Nic nam nie będzie. Fuck off. Lee, I need you. Aha. No, I need you to go get Ken. What's up? If you get that off his face, my hands are full here. Capnie mnie za rękę, coś czuję. Uwaga. Podnieś to. Cio, zara będzie. He's out of time. We need to stop this train. Tak, zesrać się, a nie zatrzymać pociąg. Wymyśliła, co? Ja gadam tu z Clementine na początek. Spokojnie, twoje. Twoja roszczochrona. Dobra, ona wie. Aha, słyszał. No i super, jak słyszał, jest stare, to dobrze. Tutaj nic nie mamy. Temu też to powiem. Okej. Woody, no kurde, sorry, że nie masz kolegów, no ale to jest przyroda, nie? Nie każdy chce mieć włosy jak znicz olimpijski. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje. Mogę wejść na górę gdzieś? Tutaj nic nie mamy, dobra. Wejdźmy do kabiny, opowiedzmy mu o tym. Co? No jestem ciekaw, co powie na to. Pokażę mu tą chusteczkę, co? Ken. Krew twojego syna. Aha. Otrząśnij się z tego. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect, not that fucking sham you're running back there. Zadymę zrobiłem. Pogadajmy. Walcz. You acting like nothing's wrong and somebody's got a sense into you. Wow, dostałem mukę, ty! Mukę dostałem! Nie wiedziałem, gdzie mam wycelować, ty! Dobra, unik! Pięknie! Stary, uspokój się, bo cię wyjaśnię, no! Tak jest. O, kontra, blok. Jeszcze raz, kół. No właśnie, stary. No co za głupek się upar. You wanna hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you're fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Co, zabiję go? Nie, skrtaj mu zgniotłem. Ale zrobiłem dymu, nie? Przepraszam. Przepraszam teraz, sorry, stary. Sorry.
O, rozumu mu do głowy wlałem, super. Zatrzymuję pociąg, no i gitara. Raczej kurczę, bym tam miał w dupie młodego za szmaty. Jadą dalej, nie? Nas nie dogonią, a tutaj widzisz. Pewnie zaraz ktoś nas podhaczy czy coś. Zombiaczek będzie malutki, nie? Chodził. Już chyba się przemienia. So sad, so true. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Tak byście jeszcze nie zauważyli? Czego potrzebujecie? What do you need? Gun. I... Knife, noża. It's time to... This is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... No raczej. Będzie chodził taki mały? A przez sarny nawet nie dogoni. Isn't there some sort of pill, or... Something we can just give him. Stop it. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. Ja to zrobię. You don't have to. I'll do it. No. It should be a parent. No parent should have to do something like this. No, dokładnie. He's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, you'd be doing this family a great service. No jak? Why don't we take him into the forest so Clementine doesn't have to see? Yeah. Give us a moment to say goodbye. No normalnie, dawaj. Bo musimy jechać. Parowóz stygnie. Jeszcze ją zje, czy coś na tym ramieniu. Nic, co ma się dziać? Takie zbliżenie było na broń. Wszystko w porządku, młodej. Nawciskamy trochę kitu, nie? Niech się nie martwi. Ups, nie łykła. Cholerka. Motyla noga. Skrócę jego cierpienia. Oh, shit. No. Look, Clem. Things are... What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Co się dzieje? Zadyma już jest, kurde. Mówiłem nie zatrzymywać pociągu młodego. Po prostu eksmitować. Śmierć lotnika. Kamikadze. W las. I cicho. I co się dzieje? Kto dostał kulkę? Gruba! Gruba dostała kulkę? Kat! Katja! Zabiła się? Czy co? Why? Kat! Aha, czyli zostali sami prawie faceci, tak? Co się stało? What the hell happened? What did you? She could. She Oh fuck! Ale dym, co chwilę dym jest normalnie. Jak tak dalej pójdzie, to nie dożyjemy tego 6. sezonu. Dobra, ładuj młodemu kulkę szybko i pakujemy walizę, bo zaraz nas podhaczą. Się zbiegną po strzalak, jest zombiaki lub nie wiem, różne inne dziwne takie. Demogorgony. Ty to zakończ, Kenny.
No i teraz wróci. Zrób to. Do it! Dobra. Bomb headshot. Nie trafił. Tam taka dziura pewnie, nie? Na co? Dawaj, Kenny. Pakujemy się. Bez ciebie będzie lipa, nie damy rady, stary. Powiało chłodem. Niezła, co? Zadyma. No i dobra, toczymy się dalej. No i dobra, Fela toczy się dalej w pociągu. I dokąd my jedziemy? Ale poszli, co? Normalnie, nad głową mi pojechali. O, Clementine ma walkie-talkie. Na pewno by tak sobie siedziała, co nie? Nogi kurde na wierzchu. Pociąg zapierdziela, towarowy w dodatku. W ogóle jej nie wywiało. No. Normalnie, ładuj go. Co ty, capie stary, zaropiały, żeś nagadał? Don't talk to my girl. Tak jest. Stay away from her. Excuse me, son. Gówno. I heard you told her she was gonna die, that she was gonna end up like Duck. Why'd you go and do that? Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, that y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? Nic, coś wymyślę. Powiem mu, znajdziemy łódź. We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one. Normalnie, stary. Ja wszystko wiem. The girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. Nie jestem fryzjerem, dobre. I'm not a barber. Ain't gotta be styled. Ale gubka przypalił, nie? Masakra. Any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Okay. Explain to her how they work and not to be afraid. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. Zajebiste rady. Something. Mega rady same goście daje. Dokąd zmierzasz? O, zapytajmy się go. Where are you headed? That way. I mean when we get to Savannah. Zajebiście, nie? We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want company. Dobra. Czyli nie ma z gościem gadki. Dobra, jeszcze masz rodzinę, na szybko. No, pierdzieli głupoty. Sorry to hear that. No one to blame. Kenny ended up shooting his son out there. I suppose someone had to. Czyli gościu odbija od tematu. Dobra, jakiś podejrzany jest dla mnie cycek. Wyjście. Spierdzielamy. Co ja będę z nim gadał, dupie maryny? Wchodzimy na pociąg. Zapytamy się Kennego, jak się czuje. By the way, nie? A czekaj, jakbym to nacisnął. Nie, to jest mapa, tak? Aha, nie mogę. Dobra, czyli musimy iść gdzieś po prostu dalej. Nie chcę gościu rozmawiać. Spytajmy się Woody'ego. Co Woody robisz tutaj? Hey. Aren't many of us left. Yeah. You, me and Kenny. Clementine, the homeless dude. Dzięki, że policzyłeś, stary. Jakbym nie wiedział. Wszyscy jesteśmy bezdomni. You know what I mean. There's not much use in describing people by who they were. Yeah. Guess not.
Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Możliwe i tak. Spoko. Dobra, czyli ten też nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Przejdźmy teraz zatem tam do Clementine. Jest jakaś butelka, weźmy to. I co, damy temu chyba, Kenemu, co? Żeby sobie strzelił flaszkę. A prędzej nie było. Co tutaj w plecaku? To jest bezdomnego, tak? Cicho, właśnie, zobaczymy. Aha, zawinąłem mu nożyczki. Co to jest? No, pomieszkiwał trochę. Teraz pogadajmy z Clem. He explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay, yeah, that makes sense. Zajebiście. Don't worry, sweetheart. Okay, what should we do? Szukamy mapy. We'll figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. Dawaj, obetniemy, obetniemy włoski. Musisz się nauczyć broni, o, używać. To jest ważne. To niezła lekcja, co? Okej. No ja. No raczej. Ona wiedzie szczerbinka. Naciśnij spust. O, dobra, weź oddech, przymierz i strzel. Tak jest. Idealnie. Tak samo. I can do that. Okay. Będziemy strzelać do puszków? A, do butelki szklanej, no dobra. Jak jej odbije, wybije oczy, to będzie miała dopiero. No, złamie i będzie... A, szkoda gadać. Głowę jej złapał i... You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. No dawaj. W prawo. To the right. No, wyżej. Okay, a little higher. O kurczę, zeszło mi. Dobra. Lewo. Okay, aim a little bit more to the left. I niżej. Lower. Woo! Pięknie. Got it. Excellent. Good shot. Nie celuj do mnie teraz, Clem. Mam nadzieję, że nie celujesz. Nie. Na szczęście. Jeszcze raz. No, troszeczkę wyżej. Spokojnie, spokojnie. Wyżej. Woo! Tak ja, kurczę, wszystko widzę. Sniper Augen. Laserowe oko. Dobra, trzeci raz. No, strzel pierw. Excellent, excellent. Good job. I was holding my breath and the gun didn't shake so much. No jak? You did good. They're not walkers though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay. I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. No i super. Dobra, wariaty, to by było na tyle z tego odcinka. W następnym odcinku obetniemy Clementine włosy. No, coś tam jeszcze poświrujemy. Pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę, 200 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się! Cześć!